Ej, wloką się te działa. Niech jęczą. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj można powiedzieć rozmowa rodzinna, ponieważ moim rozmówcą jest jeden z redaktorów Heks Magazynka, Paweł Główczyk. Witam Cię, Pawle, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór Tomku, dobry wieczór słuchaczom, albo tam widzą, ale w tym wypadku to chyba raczej słuchaczom. Tak, zdecydowanie słuchaczom, zdecydowanie. Jak się domyślasz, dzwonię do Ciebie w sprawie galicyjskich manewrów strategów, których 16. edycja ma się odbyć w sierpniu tego roku. Jesteś pomysłodawcą, organizatorem tego spotkania nad planszą. No i chciałbym, żebyś może przybliżył widzom na początek troszeczkę historię tych spotkań, od czego się zaczęły, co Cię zainspirowało do tego, żeby do tego, żeby te spotkania zacząć organizować, zapraszać na nie ludzi. No, to jest oczywiście długa historia, bo 15, w zasadzie 16-letnia. No, ale no, pierwsze manewry odbyły się w 2004 roku, to było 23 lipca. Oczywiście potrwały dwa dni. Idea zrodziła się w mojej głowie, tak na dobrą sprawę, jak trafiłem na forum taktyki i strategii. No, okazało się, że oczywiście nie jestem jedynym graczem w Polsce, który gra w gry planszowe, w gry strategiczne, tylko tych graczy jest dużo, dużo, dużo więcej. No, w związku z tym postanowiłem zaprosić graczy do Muszyny, bo akurat sam nie mogłem udać się czy to do Warszawy na Armagedon. Zawsze coś tam mi przeszkadzało i krzyżowało plany. No dlatego pomyślałem, że takie wakacyjne granie w gry strategiczne, gry planszowe w Muszynie mogłoby się udać. Zarzuciłem temat na forum. Oczywiście temat chwycił. No i tutaj forumowicze wymyślili, że to takie spotkanie z grami planszowymi, strategicznymi, to będą pierwsze galicyjskie manewry strategów imienia pierwszej kompanii kadrowej Muszyna 2004. No i rzeczywiście to tak pod taką nazwą się nam udało zrobić trzydniowy konwent. I myślę, że to był chyba pierwszy w Polsce trzydniowy konwent poświęcony stricte grom wojennym. Nigdy nie byłem na Armagedonie, ale z tego co mniej więcej się orientuję, to chyba była jedna noc. Zaczynało się jednego dnia, kończyło drugiego. Ja pojawiłem się na Armagedonie pierwszy raz też bodajże w roku 2004, no i była to rzeczywiście impreza jednodniowa. Tak, zaczynała się rano, kończyła się następnego dnia późną nocą. Albo nad ranem. No tak, a galicyjskie manewry strategów już od pierwszej swojej edycji zaczynały się w piątek po południu, kończyły się w niedzielę po południu. I w zasadzie trwały bez przerwy. No oczywiście robiliśmy sobie jakąś przerwę na to, żeby się wyspać. Tak jak patrzę na historię tych galicyjskich manewrów, to wiadomo, raz się zaczynały, nie wiem, o 16, raz o 14, raz o 18. I mniej więcej ten piątek, sobotę graliśmy do drugiej nocy, czwartej nocy. Bywały takie dni, że znaczy takie edycje, że w sali, w której odbywały się manewry, część uczestników mogła nocować, więc gracze grali nawet całymi nocami. No mniej więcej startowaliśmy na drugi dzień o godzinie 10. Jak musiałem zamknąć obiekt i otworzyć go i w międzyczasie jeszcze uzupełnić płyny i sen, no to jednak trzeba było troszeczkę tych godzin mieć na tą regenerację. Natomiast te trzy dni
oficjalnych manewrów. Trochę mało dla niektórych graczy, bo bywały takie edycje, że jak już ktoś przyjechał z drugiego końca Polski czy ze środka Polski do Muszyny, do Muszyny, która jest przy samej granicy ze Słowacją, często z rodzinami całymi, to już sobie zaostał na tydzień czy kilka dni, gracze się umawiali i czasami te manewry trwały nawet i kilka dni. Czyli po prostu korzystali w jakimś stopniu z urlopu. No, miejscowość wypoczynkowa, uzdrowiskowa jak najbardziej sprzyja spędzaniu urlopowego czasu. Tak, jak najbardziej. I termin naszego konwentu. Wakacyjny, wybitnie. Wybitnie wakacyjny. Zawsze to było na gdzieś przełomie lipca, sierpnia. Czasami idealnie to był przełom, czasami to było, nie wiem, początek lipca, koniec sierpnia, ale zawsze te dwa miesiące to były zarezerwowane na tą imprezę. No, w tym roku też mniej więcej będzie prawie na przełomie, bo to będzie pierwszy chyba pełny weekend sierpnia. Pierwsza połówka sierpnia. Można w takim razie powiedzieć, że galicyjskie manewry strategów są starszym bratem lubelskich manewrów strategów. Bo jak z tego co mówisz, okazuje się, że byliście imprezą pierwszą, zanim zostały zorganizowane lubelskie manewry strategów. No dokładnie tak było. Na pierwszych galicyjskich manewrach strategów, na które chyba było 11 osób, dużą reprezentację miało właśnie Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ja to wtedy studiował mój brat na kolo, więc to było oczywiste, że pozapraszał swoich kolegów historyków, starszych, młodszych roczników. I tak między innymi do Muszyny zawitał Andrzej Gładysz. Spodobała mu się impreza. On chyba miał najbliżej. Czy on miał najbliżej? No oprócz ciebie oczywiście. To znaczy nie, no Andrzej... No tak, Suchowa pochodzi. Tak. No blisko też jeszcze miał mój brat. A no tak, jego akurat nie znam. Tak. No też wyemigrował, też jest na Wyspach od wielu, wielu lat. Ale póki był w Polsce, póki studiował, to się pojawiał tak. I na Kolu, i w Muszynie. Także później w roku akademickim, po tych pierwszych manewrach strategów naszych galicyjskich w Muszynie, Andrzej z kołem naukowym studentów, historyków Kulu zorganizowali też lubelskie manewry. Oczywiście byłem na nich. No i to jest w zasadzie jedyna też taka impreza, na którą regularnie jeździłem, to znaczy w miarę regularnie. No, bardzo dużo osób się na nie pojawiało, tak, to były jeszcze te czasy, kiedy tak naprawdę istniało jedno forum, kiedy to środowisko graczy było tak bardziej ze sobą zżyte i zintegrowane i ludzie też, no byliśmy troszeczkę młodsi, więc bardziej masowo na tych wszystkich imprezach, konwentach się pojawiali, porównując do dzisiejszych na przykład spotkań właśnie nad planszą. Chociaż no bywają liczne również te spotkania, jak się okazuje. Czy no tak, no Lublin ma tą zaletę nad Muszyną, że jest bliżej Warszawy. W ogóle to jednak gdzieś tam, mimo że na wschodniej ścianie Polski, to jednak raczej w centrum. No do nas, no z każdego miejsca w Polsce jest daleko, nawet z Krakowa, bo akurat trafiamy na ten najgorszy odcinek górskiej jazdy, czy to autem, czy pociągiem, notabene pociągiem, no to wspaniałą trasą, którą prawda, wybudowali na urodziny dla cesarza austro-węgierskiego, budowali ją 2 lata, mówię tutaj o trasie kolejowej Tarnów-Orłów, która przecinała Łuk Karpat, bardzo liczna. Myślę, że tutaj nasz kolega redakcyjny Sławek Łukasik do popisu, żeby wypowiedzieć się na temat, myślę, że nie tylko tej linii kolejowej. Na pewno byłby w jednym ze swoich żywiołów, podejrzewam. Także, jeżeli ktoś chciałby przyjechać koleją, jak najbardziej zapraszam. Posprawdzałem sobie połączenia.
No i z jednej strony fajnie, bo jest takie połączenie bezpośrednio Warszawa-Krynica, oczywiście przez Muszynę, tylko że to jest połączenie weekendowe, czyli jeżeli ktoś by chciał przyjechać na przykład w sobotę i w niedzielę, to jak najbardziej załapie się na to połączenie. Wyjazd już z Muszyny w niedzielę do Warszawy jest możliwy, natomiast gdyby ktoś chciał takim połączeniem bezpośrednim przyjechać w piątek, no niestety będzie musiał sobie jakoś to inaczej skomunikować. Aczkolwiek da się do nas przyjechać samochodem, da się do nas przyjechać autobusem. No jeżeli ktoś chce z dalekiego i wielkiego świata przylecieć, to na przykład latają samoloty z Londynu do Popradu, to jest miasto na Słowacji. No i z Popradu byłbym, myślę, w stanie zorganizować transport z lotniska do Muszyny dla kogoś, kto by specjalnie przyleciał z Londynu. Rozumiem, że to jakaś ukryta sugestia dla emigrantów, którzy mieszkają obecnie na wyspach. Znaczy, można to tak odebrać, ale no, taka ciekawostka. Ale to rzeczywiście, powiem szczerze, że ja nie znałem tego połączenia. Oczywiście znam połączenia do Katowic, do Krakowa, do Rzeszowa, ale do Popradu nie słyszałem, że jest połączenie z Londynu. I jest połączenie z Londynu. W piątek na pewno jest przylot i odlot, i w poniedziałek jest też odlot i przylot. Czyli no idealnie można byłoby się wpasować. I bodajże w ten weekend, który odbywają się manewry, też jest to połączenie. Czyli wszyscy, którzy planują urlop wakacyjny spędzić w polskich górach, a mieszkają obecnie na wyspach, jak najbardziej mogą taką możliwość wziąć pod uwagę. Tak, granice są otwarte, nikt nie sprawdza paszportów ani dowodów osobistych między Polską a Słowacją. Z Popradu do Muszyny to niecałe 2 godziny jazdy samochodem. No ale oczywiście trzeba prywatnie przyjechać, bo ta komunikacja między Popradem a Muszyną, taka publiczna, w ciągu tygodnia to praktycznie nie istnieje. No oczywiście można próbować tam jakieś połączenia złapać. Natomiast jest uruchomiony pociąg z Muszyny do Popradu i on jeździ weekendami. Są 2 kursy. Rano jedzie z Popradu do Muszyny i później ten skład wraca z Muszyny do Popradu i wieczorem tak samo. Także będąc na przykład w Muszynie, można na jeden dzień sobie, na przykład w niedzielę, po 2 pełnych dniach albo 2 dniach i nocach grania, pojechać sobie czy do Popradu i powrócić do Muszyny, albo na przykład na tej linii kolejowej jest przecież Stara Lubowla z zamkiem, który jak był zakład miast spiskich, no to ta Stara Lubowla trafiła w ręce polskie, czyli polski, można powiedzieć, polski i słowacki zamek. Zamek, w którym były przecież przechowywane, ukryte klejnoty koronacyjne Rzeczpospolitej. Czyli można byłoby pojechać do Starej Lubowy, zwiedzić zamek, no i spokojnie tego czasu między jednym kursem pociągu, a drugim nam wystarczy. A jadąc już właśnie tą trasą, czy samochodem, czy pociągiem, przy dobrej widoczności będziemy mieli naprawdę wspaniały widok na słowackie Tatry, które od tej strony no, wyrastają no, niemalże jak Alpy. Są niesamowite widok. Od polskiej strony, jak się przyjeżdża do Tatr, czy tam jedzie w stronę Tatr, no, to troszeczkę inaczej ukształtowany ten teren. No, nie widać tego majestatu i potęgi gór, jak od strony słowackiej. Także zachęcamy też do odwiedzenia słowackich południowych naszych braci. Tak jest. Czyli oprócz walorów turystycznych, również jak najbardziej walory krajoznawcze, nie mówiąc już oczywiście o walorach bliskich nam, czyli walorach związanych z planszowymi grami wojennymi. Dokładnie. Ale poruszając się jeszcze w tej strefie turystycznej, no to sama gmina, miasto i gmina Zdrowiskowa Muszyna, która leży tam w Beskidzie Sądeckim,
przede wszystkim w Dolinie Kokradu, w Górach Leluchowskich, w Wierchowinie Lubowlańskiej. To jest geograficznie trochę bardzo skomplikowane. Wszyscy często nazywają Beskidem Sądeckim, które nie do końca jest w 100% trafiowym określeniem. No jest bardzo atrakcyjny, turystyczny ten obszar, zresztą ta część Małopolski. No w zasadzie wszystkie atrakcje turystyczne możemy tutaj znaleźć. 10 km w Muszynie, no można powiedzieć perła polskiego zrobisk, Krynica Zdrój. Mamy tutaj cerkwie grecko-katolickie. Wiadomo, teraz już są przemianowane na kościoły rzymskokatolickie, natomiast wysłuch cerkiewny pozostał. No to troszeczkę w przeciwieństwie do tego, co się działo na przykład w Bieszczadach, prawda? Czy w Niskim. Czy rozumiem, że są to cerkwie połemkowskie, tak? Tak, dokładnie. To są cerkwie połemkowskie. Oczywiście obrządek jest rzymskokatolicki, natomiast wysłuch został. No jedna z najstarszych tutaj na terenie, wpisana na światową listę dziedzictwa UNESCO, jest w Obrzeżniku. O proszę, ja przyznam się, że w okolicach Muszyny nie byłem. Najbliżej twojego miasta byłem w Beskidzie Niskim, ale mniej więcej wiem, jak ten rejon, w którym mieszkasz, wygląda, także na pewno myślę, że jest warty zobaczenia i naprawdę jest to przewagą, tak jak mówiłeś wcześniej, że Lublin jest lepiej skomunikowany z centrum kraju, że bliżej Warszawy, no to Muszyna ma niewątpliwie inne przewagi, o których właśnie teraz powiedziałeś. Także jest to też jakiś taki atut, który może tych ludzi do was przyciągnąć, który może spowodować to, że chętniej przyjadą. No tak, a w tym roku no dodatkowy smaczek historyczny, bo ta edycja odbędzie się w porze starostów Muszyńskich. Akurat ten budynek był wybudowany na przełomie XVIII i XIX wieku przez Austriaków na miejscu zespołu dworskiego, podzamkowego zespołu dworskiego. Kiedyś oczywiście w XVI i XVII wieku stał inny dwór, ale Austriacy wybudowali też dwór na przełomie XVIII i XIX wieku. Przechodził różne modernizacje. Ostatnią bardzo poważną przeszedł 2 lata temu i został przemianowany właśnie na siedzibę Miejskiego Głównego Ośrodka Kultury z salą widowiskową, z kawiarnią. I w tym obiekcie, który w tej chwili jest klimatyzowany, odrestaurowany, prawie nowiutki, będziemy toczyć boje nad plażą. No to jest pewne nowo. Ja widziałem zdjęcia tej sali i przyznam, że naprawdę robi imponujące wrażenie. Jest niesamowicie klimatyczna. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo estetycznie i idealnie wpasowuje się, można powiedzieć, w klimat rozgrywek. No oczywiście. No taki był mój zamysł, żeby jednak w tym miejscu zrobić galicyjskie manewry statków. Zwłaszcza, że no, nasze Stowarzyszenie Sportowo-Historyczne Dragą w Muszynie, no od już kilku ładnych lat realizując różne projekty związane z grami planszowymi, chociaż niekoniecznie tymi strategicznymi, robiliśmy spotkania z grami właśnie w dworze starostów muszyńskich. No przy współorganizacji, współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie. W tym roku udało nam się też nawiązać taką współpracę już na całą organizację tej 3-dniowej imprezy. O tyle to skomplikowana sprawa, że te galicyjskie manewry, nasz konwent odbywa się też nocami. Tutaj trzeba było jakoś elastycznie podejść, dlatego wymyśliliśmy taki zabieg, że ta edycja dla ludzi, powiedzmy z ulicy, z zewnątrz, całkowicie otwarta będzie do godziny 21, natomiast po godzinie 21
Na obiekcie będą prawo miały przybywać osoby, które będą miały akredytację. Czyli zarejestrowani uczestnicy manewrów po prostu. Dokładnie. No i myślę, że na pewno do godziny drugiej w nocy będziemy mogli sobie pograć. A czy dłużej, no to jeszcze wyjdzie w praniu. No ale myślę, że tak w piątek od 16 do 2 w nocy, potem w sobotę od 10 do 2 w nocy i w niedzielę od 10 do 16, myślę, że sporo godzin, żeby pograć sobie w historycznym grytoszu. No, czasu jest wystarczająco na pewno, żeby rozłożyć planszę, nawet w jakąś większą wieloosobową grę i spróbować ją dokończyć w ciągu tych 3 dni, o ile oczywiście tacy chętni się na taką rozgrywkę znajdą. Właśnie, Pawle, wracając teraz do tematu, bo mam przed sobą plan galicyjskich manewrów strategów i tak jak powiedziałeś, zaczynają się one w piątek 9 sierpnia, kończą się w niedzielę 11 sierpnia tego roku i zaczynacie, jak widzę, nauką gry w Neuroshimę. Jest to nauka dla chętnych. To coś byś mógł więcej o tym opowiedzieć, bo to dosyć, powiem, jest, ja uważam przynajmniej, że jest to dosyć ciekawa gra, a już jak gdyby troszeczkę zapomniana i bardzo fajnie, że ją odświeżacie. Bardzo mi się to podoba. Generalnie najważniejszą rzeczą galicyjskich manewrów strategów jest granie w gry wojenne, strategiczne, historyczne, etc., etc., etc. Ja to tam ładnie ująłem jako takie wolne rozgrywki. Każdy może sobie grać w co tylko zechce. No i tutaj na pewno gracze się umawiają. Oczywiście. Zresztą będzie taka możliwość udostępnienia taki plik, żeby można było się zapisywać na gry. Zresztą na forum strategie.net. Którego administratorem jest Ryszard Kika, no już gracze się umawiają. Ale też myślę, że podam w jakiejś takiej przestrzeni dyskowej, publicznej takie kliki. Czyli rozumiem, że macie taki specjalny formularz, na który gracze mogą się zapisywać i dzięki temu skoordynować swoje chęci co do rozgrywki i dopasować swoje oczekiwania i znaleźć, że tak powiem, sparring partnera nad planszę. Tak, oczywiście mamy taki formularz, on już za chwilę będzie dostępny w przestrzeni publicznej. A wracając do Neuroshimy Hex, no, mamy tą grę w zasobach stowarzyszenia. Mamy w stowarzyszeniu osoby, które lubią określą grę. Tutaj kolega Krystian zobowiązał się, że poprowadzi taki turniej. Na pewno zwycięzca dostanie na tą nagrodę. Turniej zrobimy w sobotę. Ale jeżeli ktoś nie miał styczności z tą grą, to właśnie w piątek może sobie przyjść, zagrać, spróbować swoich sił, nauczyć się grać. To naprawdę gra, która, no nie wiem, wymaga 5 minut może nauki, żeby już się dobrze przy niej bawić. Tak, ale jednocześnie wymaga naprawdę bardzo dużo bardzo dużej dawki logicznego myślenia. To prawda. I dlatego zwróciłem na nią uwagę, bo ja ją bardzo dobrze znam, bardzo lubię i bardzo duży plus. Naprawdę, że ktoś znajdzie się, żeby tym graczom, no naszym takim dosyć hermetycznym, może spróbować wyjaśnić, żeby też zobaczyli, że są równie ciekawe gry, chociaż niekoniecznie związane z tematyką taką stricte wojenną. Także no super. No oprócz tego, jak mówiłeś, totalna dowolność, jeżeli chodzi o dobór gier na stołach. Zgadza się. No i tak, no to nasze środowisko hermetyczne, starzejące się. No nie, tylko nie mów zramolałe. Dobra, tego nie powiem. Albo stetryciałe, o, chociaż to może bardziej. No tak. Wciąż widzę się tam za parę lat, jak amerykańscy wargamerzy, prawda, na zlotach wyglądają. Brody coraz dłuższe, brzuchy coraz większe. Tak, i coraz bardziej pogarbione i pochylone plecy. Mam nadzieję, że nasze środowisko nie będzie tak wyglądało, że będziemy mieli trochę nowego na rybku.
No ja właśnie też wychodząc naprzeciw troszeczkę oczekiwaniom kolegom ze stowarzyszenia, no, którzy oczywiście lubią grać w gry wojenne, historyczne i tak dalej, ale też uwielbiają grać po prostu w normalne, zwykłe planszówki. To ci moim zdaniem jest to bardzo właściwe podejście, jeżeli mogę się wtrącić, przepraszam, że ci przerwę. No, nie da się przyciągnąć nowej osoby, wiesz, tonami przepisów i 40 stronami instrukcji, 20 stronami zasad scenariusza. No po prostu trzeba czegoś tak naprawdę lżejszego, żeby ktoś złapał bakcyla i potem poszedł do przodu, jeżeli chodzi o można powiedzieć tak, wiesz, o jakość gier, tak? Jak my byśmy na to patrzyli. Dokładnie. Także ten pomysł z Neuroshimą naprawdę bardzo dobry, bardzo, bardzo, bardzo trafiony moim zdaniem, bo tak jak mówisz, będą się pojawiali ludzie z zewnątrz, nie tylko uczestnicy konwentu, więc jest to jakiś haczyk, jakaś przynęta, którą mogą po prostu złapać ci, którzy będą chcieli zacząć, którzy wykażą jakiś pierwszy krok zainteresowania w kierunku w ogóle zagrania, tak? Nie mówię w gry wojenne, ale chociażby właśnie zagrania w jakiejkolwiek gry. Chociaż Neuroshima to naprawdę jest strategiczna gra. Oczywiście, jak najbardziej. Nie oparta na historii, no ale strategia to strategia. To prawda. Nie zamykamy się tylko na te gry historyczne. No chociaż fajnie może by tak byłoby zrobić, no ale to możemy pojechać w różne inne miejsca albo to bardzo ograniczy takie zamknięcie się w samych grach wojennych, czysto wojennych, bardzo ograniczy grono odbiorców moim zdaniem, wiesz, to też jest tak, ja wiem, że wtedy tak zostaną, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia same diamenciki czy perełki, załóżmy, ale no, co poza tym, tak? Co mnie skłoniło do tego, żeby jednak troszeczkę się otworzyć na takich graczy? A przede wszystkim no, parę lat temu pytałem się uczestników konwentu w Muszynie, czy chcieliby, żebym zrobił taką większą imprezę, bardziej otwartą na euro, powiedzieli, że no nie, prawda? Nie, ten konwent stanie taki, jaki jest. Ten na pomysł, no dobra, okej, okay, no konwent zostawię dla graczy wojennych, a spróbuję w Muszynie w taki sposób inny sposób propagować planszówki i zrobiliśmy takie spotkania z grami. Raz w kwartale robimy takie spotkania, oczywiście próbuję na nie zawsze przemycić jakieś treści, wojenne treści subliminalne. Tak. No jest paru graczy, grają, no przeróżne gry, ale to też będą na tych galicyjskich manewrach strategów, no i dla nich, specjalnie dla nich robię eliminację do otwartych mistrzostw Polski w Katar. Czyli kiedyś to było Osadnicy z Kataru, teraz to się nazywa Katar po prostu, ale ta sama gra. Myślę, że takie eliminacje szybko potrwają, no cztery stały, cztery rozgrywki, po prostu z piąta rozgrywka, czterech najlepszych graczy. Pierwsze dwie osoby dostaną bilet na Mistrzostwa Polski, które będą na jesieni. Cztery osoby na pewno dostaną jakieś nagrody, więc myślę, że to szybko pójdzie. No i widzę również, Pawle, że w sobotę o godzinie 12 będzie się odbywał quiz z nagrodami pod nazwą Hex Magazyn Wiedzy Osobliwej, czyli leliwe pytania o historię w grach zawartą. Czy mógłbyś przybliżyć mniej więcej tematykę tego quizu, tak? Jak to będzie wyglądało, tak żeby może uczestnicy rozszyfrowali ten enigmatyczny skrót? No tak. Wymyśliliśmy razem z Michałem taką nazwę. No, chodzi o to, że Michał zobowiązał się z przyjemnością przygotować pytania do tego quizu. No, znając Michała, myślę, że pytania będą po prostu świetne. I będą dotyczyły historii zawartych w grach. Nie znam pytań. Poznam je dopiero, jak Michał będzie je odczytywał. Wierzymy na słowo. Natomiast oprócz tych pytań też będzie 10 pytań dotyczących historii Muszyny. Także jeżeli przyjdą ludzie z ulicy, turyści, mieszkańcy Muszyny, jakieś dzieci i tak dalej, żeby też ktoś miał
ktoś, kto nie jest związany z grami wojennymi, no szansę odpowiedzieć na jedno pytanie. Pytania będą zadawane w scenie. Myślę, że to będzie wyglądało w ten sposób, że mniej więcej w tę godzinę zapytamy o 10 pytań. Osoba, która będzie miała najwięcej dobrych odpowiedzi i no, wygra i tak dalej. Ja myślę, że tutaj nagród wystarczyło dla wszystkich. No co do tych pytań, to naprawdę to trzeba przyjechać i usłyszeć. Myślę, że Michał jak przyjedzie, to dopiero wtedy otworzymy kopertę. Nie no, w to nie wątpię. No, wasza uczciwość nie wątpię, a tutaj też dodam od siebie, że postaramy się tutaj po programie, jeszcze dogadamy z Pawłem, postaramy się jakąś specjalną nagrodę programu Hex Magazynek dla uczestnika konkursu ufundować. Myślę, że tutaj z Pawłem już poza anteną dopracujemy szczegóły i chłopaki to jakoś w życie wprowadzą w Muszynie. Myślę, że to taka nagroda chyba w jakimś tam stopniu może nie tyle zmotywuje ludzi do tego, żeby wziąć udział w konkursie, ale na pewno będzie jakimś przyjemnym wyróżnieniem dla któregoś z uczestników. Mam przynajmniej taką nadzieję, wyrażam. Taka nagroda od nas, jako od redaktorów. Tak, no bardzo się cieszę, że pomyślałeś o takiej nagrodzie. Oczywiście nagrody jeszcze do tego quizu historycznego funduje wydawnictwo Hobbit.eu, które zresztą będzie obecne na galicyjskich manewrach strategów, najprawdopodobniej w sobotę. Oczywiście przyjadą ze swoją grą czy Squadron, którą już muszę nie prezentowali, którą prezentowali na Perkonie i Birmingham. Tak jest. Będzie można w Muszynie też sobie jeszcze zobaczyć ten prototyp, zanim wystartuje na Kickstarterze. Także jakby ktoś miał jakieś pytania, wątpliwości, chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to również w Muszynie na galicyjskich manewrach strategów może z chłopakami z Hobbitów po prostu na temat gry porozmawiać. Jak najbardziej zachęcamy do tego, jeżeli nie interesuje Was gra planszowa, wojenna, z heksami i tak dalej, to no to tak jak mówiłem, tak będą też inne gry, niekoniecznie wojenne. Będzie ten też jak najbardziej nawiązujący do historii Squadron 303, aczkolwiek to nie jest taka typowo historyczna gra, ale fajnie zrobiona. No z tego co chłopcy mówili w Birmingham, jest to idealna gra do wprowadzenia się w temat gier wojennych tak naprawdę. No jest takim, stanowi takie dobre wejście właśnie w tematykę w ogóle gier planszowych. Nie dość, że nam bliska, związana w jakimś stopniu no z wojną, to oparta na bardzo ciekawej mechanice i założeniach. Przynajmniej tak chłopaki z Hobbitów twierdzą. No ja mogę potwierdzić z tego, co widziałem z prezentacji z gry w Birmingham, że no zapowiada się naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciekawa pozycja w przyszłym roku. No ja miałem okazję dwa razy testowo grać tą grę, więc no rzeczywiście podwiecam. Ciekawa mechanika. No jest to gra kooperacyjna, tak przypomnimy może widzą, bo tak Division 303 raczej kojarzy się z tym, że ścigamy się w zestrzeliwaniu niemieckich samolotów. Tutaj jednak jest tak, że jako członkowie, piloci Divisionu współpracujemy właśnie w ramach wykonywanych akcji i staramy się odnosić wspólnie te podniebne zwycięstwa, nabijając sobie licznik zestrzeleń konta Divisionu. Z tego co pamiętam przynajmniej, jak opowiadali chłopaki opowiadali w Birmingham. Dokładnie tak jest, natomiast rzeczywiście też piloci, którzy latali w Divisionie, no przede wszystkim walczyli za jedną sprawę. Oczywiście. Jak najbardziej pełna kooperacja i tutaj myślę, że nie ma co, myślę, że jakieś tam rywalizacji. Chociaż pewnie jakieś elementy rywalizacji, kto gdzieś tam więcej samolotów nie da wystrzelić, zawsze będzie. I mam nadzieję, że dobrze się ufunduje ta gra i taki tryb rywalizacji, to chyba będzie warunek z tego, co rozmawiałem z Michałem.
jak się fajnie ufunduje gra, no to tryb rywalizacji między graczami też jest możliwy. A czy w jakimś stretch goalu będzie możliwe po prostu do osiągnięcia takie rozwinięcie mechaniki gry, tak? O ten tryb. No, ale myślę, że na konkrety będziemy musieli poczekać do ogłoszenia. Oczywiście. Na razie wstępnie po prostu zapraszamy, jest możliwość zapoznania się z tą grą w Muszynie. Jest to taki kolejny powód ku temu, żeby w Muszynie w tym roku, w sierpniu się pojawić. No i Hobbity mają kilka ciekawych gier planszowych, rodzinnych. Myślę, że kilka z nich będzie dostępnych dla właśnie uczestników quizu, bo Marek obiecał, że zasponsoruje. Bardzo mu za to dziękuję. Też nagrody w jakiejś tam formie przekaże burmistrz miasta gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Prawdopodobnie to będzie w ramach pakietów promocyjnych, a że w Muszynie naprawdę jest co robić i tych wydawnictw całkiem dobrze opracowanych, kolorowych, ładnych jest sporo. Myślę, że to też będzie fajna pamiątka. No, sama taka akredytacja, no, której zawrzemy imię, nazwisko, możemy dołączyć nick lub pseudonim, zdjęcie albo jakiegoś awatarka. No, oczywiście będzie to logo całej imprezy, sponsorzy i tak dalej. Myślę, że będzie też fajną pamiątką. Adam Niechwiej też zaoferował swoją grę jako nagrodę w turnieju. On autor kilku fajnych gier planszowych, no i też właściciel wydawnictwa Strategy Mata. Na pewno zapowiedział się też współpracujący z nim Sławek Łukasik. I tutaj prawdopodobnie będziemy testować no, kolejną odsłonę bojów Czarnej Kawalerii, tym razem pod Lwowem. Też zapraszam, jak najbardziej. Miała być testowana w tamtym roku. Osobiście mam egzemplarz testowy. Gdzieś tam w ciągu roku zaglądałem do niego, ale myślę, że ze Sławkiem pochylimy się nad tym już całkiem serio podczas tej edycji. Będzie to gra wydana w ramach systemu Wielkiej Bitwy Małych Oddziałów, jak rozumiem, tak? Czy zupełnie oddzielna? Tak, jak najbardziej. Rozumiem. To tam ktoś, jakiś nasz widz zadawał pytania, prawda, odnośnie losów maczkowców. Tak, tak, zgadza się. Tak, pod którymś filmem padły pytania na temat właśnie... Ja powiem, przyznam się szczerze, że wtedy popełniłem małe faux pas, ponieważ zapomniałem o grze Stratega Maty. Ale przepraszam tutaj, Paweł, z którym teraz rozmawiam, błyskawicznie nadrobił moją dziurę w pamięci i pięknie widzowi odpowiedział, że taka gra istnieje. No tak, no to... tak, Wielkie Bitwy Małych Oddziałów, no to domena naszego kolegi z konkurencyjnego, a w zasadzie niekonkurencyjnego kanału na YouTubie, prawda? Wojna na planszy. Tak, Wojna na planszy, Krzysia, tak. Krzysia Gryśnaka, tak, tak. Też pozdrawiamy, też oglądamy. No oczywiście, bo ja osobiście nie traktuję tego jako konkurencję, raczej jako uzupełnienie, że tak powiem, bo jak z tego co widzę, to wszyscy tutaj wszystkie trzy redakcje, tak Wojennika, Wojny na planszy i nasza, zajmujemy się trzema zupełnie różnymi dziedzinami gier wojennych, można tak powiedzieć. Przynajmniej ja to tak widzę, nie ma jakichś takich tematów, które byśmy wspólnie dotykali, wspólnie poruszali, które by były jakąś częścią wspólną tych trzech programów. To jest akurat bardzo fajne to, że każdy z nas ma jakąś swoją tematykę, w której tak naprawdę siedzi, którą się zajmuje, więc no nie wchodzimy sobie w drogę tak między Bogiem a prawdą. Coś wspólnego, jakieś przedsięwzięcie wspólne zrealizować. No. To może, nie no, oczywiście, że nie. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na współpracę i to widać. Możemy i porozmawiać, jeżeli chodzi o naszą redakcję, możemy porozmawiać i z Wojtkiem Zalewskim i z Ryśkiem Kitą, tak?
Nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Dokładnie. A właśnie a propos Ryszarda, też będzie obecny na megalicyjskich momentach spektaklów. Oczywiście przyjedzie ze swoją grą. A w zasadzie z zadaniami opartymi na grze Astronika 26 maja 1831 roku. Te zadania zadania, myślę, że nawiązujące do pojawiających się już przecież krótkich zadań, które mogliśmy obserwować w historii naszego polskiego wargamingu. Będzie turniej na Polach Chwały właśnie dotyczący tych zadań, czy takich krótkich, malutkich scenariuszy. No i w Muszynie można przetestować właśnie te scenariusze. Kiedyś z Ryszardem rozmawiałem, żeby takie, zresztą chyba na to nie tylko moja sugestia była, ale podpisuję się pod nią obiema rękami, no żeby publikować jeszcze do tego systemu gdzieś tam w przestrzeni internetu takie krótkie scenariusze, krótkie zadania. No i stąd myślę, że też ten pomysł Ryszarda, żeby na Polach Chwały, które będą w Niepołomicach, zrobić taki turniej. Na tym Amuszynie będzie można sobie przetestować, jak chodzą takie zadania, tak? Jak są bardzo skomplikowane i z czym to się je. Oczywiście, no to jest doskonała okazja ku temu, żeby użyję takiego słowa, oddemonizować ten naprawdę dobry system wśród graczy, tak? Jest, żeby pokazać, że naprawdę jest on ciekawy i warty zainteresowania, bo no, krążą jakieś dziwne mity na ten temat, że jest przesadnie skomplikowany, rozmuchany. Tymczasem biorąc pod uwagę no, systemy, które są wydawane na Zachodzie, które dotyczą tej samej epoki, są one dużo bardziej rozdęte, jeżeli chodzi o objętość przepisów, o ich komplikacje, niż Ostrołęka 26 maja 1831. Więc no, jest to idealna okazja, żeby się przekonać, jak bardzo się nie ma racji, po prostu osądzając coś, czego się nie zna. Znaczy, ja mam swoje zdanie na ten temat. Czytając angielskie przepisy, połowy nie rozumiemy, połowy nie czytamy, a połowy zasłyszeliśmy i tak gramy, dlatego nie mamy świadomości, że są także bardzo rozbudowane. Oczywiście to jest żart, a tutaj mamy przepisy napisane po polsku. I to napisane w taki sposób, że nie ma w zasadzie pola do interpretacji. Tak, nie trzeba żadnych ład publikować w postaci faków jakichś na forach, tak? Najczęściej powstają jakieś pytania, wiadomo, zagadnienia, kwestii związanej z czystą rozgrywką, no nie trzeba robić 20 errat do 10 stron przepisów, tak? Bo wszystko jest wyjaśnione być może w sposób no, taki prawniczy, wiadomo, tak, Ryszard, ale no jest to wszystko spójne, jak się czyta. Jak najbardziej. Także dlatego warto chyba spróbować również. No myślę, że po prostu pierwsza, druga rozgrywka może być w jakiś tam sposób ciężka, ale to jest po prostu z każdą grą wojenną, tak to chyba. W miarę większej ilości rozgrywanych gier, rozgrywek, no to też to wszystko wchodzi do głowy. Myślę, że tutaj naprawdę trzeba załapać tego bakcyla, trzeba troszeczkę czuć historii. Tak szczerze mówiąc, to jest jak dla mnie jedyna gra, która swoją mechaniką odzwierciedla w taki sposób grę, który praktycznie jest wyjęty jak jeden do jednego z książek historycznych. No ty nazwałeś swego czasu, pamiętam Pawle, że nazwałeś ten system, nazwałeś doskonałą symulacją tych czasów w historii militarnej. Po prostu, jeżeli ja czytam jakiś opis, no, jakiś tam batalion wycofywał się przez ileś tam kilometrów, powstrzymując całą dywizję, czy tam brygada powstrzymując całą dywizję, prowadząc działania opóźniające, no jesteśmy w stanie w tym systemie to zrealizować. Oczywiście
może nam się to udać lepiej, gorzej, prawda? Wcześniej wpadniemy w dezorganizację, bo nas ktoś tam wybije, popełnimy jakiś błąd, ale jest, jest taka możliwość. No, to, natomiast w innych systemach nie zauważyłem tego. No, gdzieś jest jakiś jeden rzut, który po prostu uniemożliwia spokojne wycofywanie się i spokojne opóźnianie się. Oczywiście obarczony ryzykiem rozbicia, dezorganizacji i tak dalej, ale możliwe. No, natomiast no, w tych innych systemach nie spotkałem się z tym, żeby gra odzwierciedliła mi opisy źródłowe i historyczne. I pod tym względem naprawdę wielki plus dla Ryszarda. Ja oczywiście mogę się mylić, mówię, nie znać wszystkich systemów, no tam zaraz. No jest to nawet niemożliwe tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy gry ukazują się niemalże codziennie. No tak, to jest. I nie ma już takiej możliwości, żeby poznać przynajmniej część jakąś reprezentatywną dla danej epoki, jeżeli chodzi o systemy gier. To w dzisiejszych czasach uważam, że już to jest nierealne po prostu. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, no, że skupiam się na tematyce, która mi się podoba i staram się z niej wyłowić no, to, co mi po prostu, jeżeli chodzi o przepisy, odpowiada i co jest wypadkowo no, wielu czynników, tak, o których nie będziemy teraz tutaj mówić, bo nie to jest tematem naszej rozmowy, jakby nie było. No, dokładnie. Ale będziecie mieli również oprócz turnieju Neuroshimy, oprócz spotkania z hobbitami, wydawcami gry 303 Squadron, również możliwość zapoznania się z pozycją Ostrołęka 26 maja 1831, wydawnictwa Erika, autorstwa Ryszarda Kity i to chyba należałoby i trzeba zapamiętać z tej rozmowy. Tak, i w takim systemie króciutkich, malutkich scenariuszy, które później będą wykorzystane w turnieju w Niepołomicach na Polach Chwały, więc warto przyjechać do Muszy. No szczególnie, że będzie autor i w razie czego wszystkie wątpliwości związane z poznawaniem gry, tudzież wątpliwości związane z rozgrywkami, które już tam ktoś kiedyś toczył, bezpośrednio z autorem wyjaśnić. Dokładnie. No i jeszcze zostaje nam niedziela. Tak jest. No z reguły jest to taki czas pożegnań, wyjazdów. I stwierdziliśmy, że spróbujemy troszeczkę wyjść z ofertą też dla rodzin. No i myślę, że tak od godziny 12 zorganizujemy turniej Molki. Taka zręcznościowa gra ogrodowa, podobna trochę do kręgli. Wokół dworu starostów mamy dużo zieleni i ogród. Myślę, że warunki będą do właśnie przeprowadzenia takiej gry, czy takiego turnieju doskonałe. Kiedy już plansze będą się zwijać, możemy sobie wyjść na ogród przy samym dworze starostów. Obok sali jest kawiarnia, też można będzie z niej skorzystać, dla starostów. W samym centrum Muszyny, troszeczkę na południe od rynku, który jest mocno w tej chwili ograniczony z tego względu, że na rynku będzie powstawał nowy ratusz. No, dlatego też zrezygnowaliśmy z dotychczasowej lokalizacji, która była przy rynku i przenosimy się na jakieś 100 metrów, prawda, na południe do dworu starostów. Tam już nam żadne remonty nie będą przeszkadzały. W niedzielę jedyne, co będzie Wam potrzebne, to dobra pogoda. Znaczy nie, no też zostajemy w sali oczywiście. Tak, mówię w kontekście tych gier na zewnątrz, tej gry na zewnątrz. Tak zawsze można namiot rozłożyć. A, chyba, że tak. Macie, nie wiedziałem, że macie jakieś na wyposażeniu. Jeżeli tak, to jesteście przygotowani na każdą ewentualność. Myślę, że namiot ogrodowy znajdzie się w zasobach Miejskiego Ośrodka Kultury, który no, z racji użyczenia miejsca jest też współorganizatorem.
wsparcie finansowe. Imprezy zapewnia miasto i gmina Uzdrowiskowa Muszyna w ramach realizacji projektu gry planszowej jako alternatywna forma spędzania czasowego realizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Historyczne Dragon w Muszynie. To już woli takich informacji formalnych. Bardzo dziękuję właśnie wszystkim tym instytucjom i decydentom tych instytucji za udzieloną pomoc, wsparcie. No, patronat medialny oczywiście zapewni nam Heks Magazynek, ale także Muszyna TV, no i Portal Strategia. Czego chcieć więcej? Jak najwięcej uczestników życzę w takim razie. Jak najlepszej pogody, jak najlepszej atmosfery, chociaż no, z tego co słyszę i widzę, wszystko zapowiada się przednio i doskonale. Także jedyne co, to po prostu należy tam być. No jak najbardziej. Ze swojej strony, ze strony organizatorów zapraszam wszystkich. Wysyłajcie swoje zgłoszenia na adres mailowy gms.muszyna@gmail.com. Podając imię, nazwisko, ewentualnie nick, pseudonim, wysyłając zdjęcie lub awatarka, można też dopisać funkcję, kim się jest, prawda, w naszym świecie gier, czy autorem, wydawcą, czy może jakimś recenzentem i tak dalej, i tak dalej. No czasami wystarczy napisać wytrawnym graczem, weteranem, po prostu uczestnikiem lub graczem. No i oczywiście też możecie napisać, jaką reprezentujecie instytucję. Tutaj pod pojęciem instytucji rozumiem wszystko, tak? Kanały na YouTubie, strony związane z grami, wydawnictwa i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to w takim razie, Pawle, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, bo już troszeczkę rozmawiamy, pora późna, także pewnie jesteś zmęczony. U mnie godzina wcześniej, więc ja troszeczkę mniej to zmęczenie odczuwam. Dziękuję Ci bardzo, zapraszam wszystkich graczy i nie tylko graczy, osoby zainteresowane, osoby chcące poznać, na czym polega granie na planszy. W piątek 9 sierpnia do niedzieli 11 sierpnia do Muszyny. Ja również zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Pawle, i dobrej nocy życzę.